Sprzątanie na dobrych kilka dni. Ludzie ratowali co się dało, ale woda zbyt szybko przybierała. To ślad jest tu, ale tam zajęce to tak. Niewielki Starczów był w centrum nawałnicy, która przeszła wczoraj wieczorem nad częścią Dolnego Śląska. Taki moment, tak? Była pierwsza taka fala, gdzie wydawałoby się, że to minie. Za chwilę przyszedł grad, druga fala, to w mgnieniu oka rosła woda. Na co dzień leniwie płynący strumień nagle zamienił się w rzekę, która popłynęła przez sam środek wsi. Tędy płynęła i wypływała sobie drugą stroną. Na podwórku poprzestawiała i pozalewała kilka samochodów. Stało sobie mniej więcej, no tak o jak się wjeżdża z drogi prosto, to na siatkę. Zalane całe, pewnie na środ już. W leżącej 50 km na zachód od Starczowa Szczytnej podczas burzy piorun uderzył w dach domu jednorodzinnego, wywołując pożar. Ucierpiał właściciel budynku, który próbował ratować dobytek. Dostał poparzeń dłoni, dostał poparzeń przedramienia. No, sytuacja jest trudna. W Szczytnej wieczorem burmistrz ogłosił alarm powodziowy. Ale nawałnice dały się we znaki nie tylko mieszkańcom Dolnego Śląska. Pełne ręce roboty przez całą noc mieli strażacy na Opolszczyźnie, nad którą przeszły silne burze. Woda zalała m.in. to gospodarstwo w Starowicach Dolnych koło Nysy. Tragicznie, nie? Bo to i grat, i ulewa, nie? Także jednym słowem, lało i koniec. Ale to może jeszcze nie być koniec, bo dla południowej Polski z wyjątkiem Podkarpacia wydano ostrzeżenia przed kolejnymi burzami z gradem, które mogą pojawić się wieczorem i w nocy. Jutro, zwłaszcza w drugiej części dnia, pogorszenia pogody możemy się spodziewać w całej Polsce. W najbliższych dniach lepiej mieć ze sobą parasol. Ta ostatnia doba przyniosła nam rzeczywiście takie gwałtowne zmiany w pogodzie i działo się bardzo dużo. Do Polski też napłynęło chłodniejsze powietrze, temperatura się wyrównała mniej więcej, już nie jest tak upalnie. To ciepłe powietrze zostało zepchnięte z nad Polski. W dotkniętym przez nawałnicę Starczowie akurat wczoraj drogowcy skończyli łatanie dziur w drodze. Nowy asfalt szybko wypłukała jednak wezbrana woda. Z poprawkami trzeba będzie poczekać, aż pogoda się poprawi. Paweł Gadomski, Wydarzenia.